W tym filmie chciałbym się skupić na bardzo ścisłym związku pomiędzy ułamkami zwykłymi a dzieleniem, no i pokażę też, jak można ten związek wykorzystać. Więc zróbmy sobie takie powtórzenie: powiedzmy, że mam dwa podzielić przez 3 Mam wykonać takie działanie. No i to działanie mogę równoważnie zapisać w takiej postaci: w postaci ułamka zwykłego, gdzie zamiast dzielenia mam kreskę ułamkową i w liczniku mam dwójkę, a w mianowniku mam trójkę. To jest inny sposób zapisania tego samego. 2 podzielić przez 3 mogę zapisać jako 2 podzielić przez 3, gdzie zamiast dzielenia mam kreskę ułamkową. No i 2 trzecie to to samo co 2 podzielić przez 3. No tak samo, gdybym miał na przykład ułamek 4, no nie wiem, 4 dziewiąte na przykład, no to mogę zapisać 4 dziewiąte równoważnie jako 4 podzielić przez 9. To jest inny sposób zapisania tej samej informacji. No to wykorzystajmy to teraz do tego, żeby uprościć jakieś bardziej skomplikowane wyrażenie. Powiedzmy, że mam taką dużą kreskę ułamkową, i w liczniku mam liczbę 2, a w mianowniku mam liczbę, która sama jest ułamkiem, na przykład 2 trzecie. No i ja bardzo nie lubię takich piętrowych ułamków, gdzie są dwie kreski ułamkowe, dlatego że nie wiadomo, które dzielenie tutaj trzeba wykonać najpierw. No i tak jak to tutaj napisałem, no to te kolory sugerują, że najpierw trzeba w mianowniku 2 podzielić przez 3, a potem dopiero tę dwójkę z licznika podzielić przez wynik tego dzielenia. No i żeby to ujednoznaczyć, to najlepiej tutaj w ogóle napisać taki nawias. Wtedy już wiadomo, że dzielę dwójkę przez 2 trzecie. Tak? Ktoś, ktoś by mógł pomyśleć, że najpierw dzielę dwójkę przez dwójkę, a potem wynik tego dzielenia przez 3. Więc nie lubię takich piętrowych ułamków. I pokażę teraz jak... Można to zapisać inaczej, po to, żeby to uprościć i żeby to było bardziej jednoznaczne i nie prowadziło do nieporozumień. No i tutaj skorzystamy właśnie z tego, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli napiszę, że to jest 2 podzielić przez ten ułamek, który mamy w mianowniku, czyli przez 2 trzecie. 2 podzielić przez 2 trzecie. Dobrze. No wiemy, że dzielenie przez ułamek to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli to jest to samo co 2, pomnożone tym razem przez odwrotność 2 trzecich, czyli 3 drugie. 2 razy 3 drugie. No i teraz mogę wykonać to mnożenie. Mogę jeszcze tutaj w międzyczasie zacząć dwójkę też w postaci ułamka, że to są dwie pierwsze. Razy 3 drugie. No i wiemy, że jak się mnoży ułamki, to się mnoży licznik przez licznik, mianownik przez mianownik, czyli dostaniemy 2 razy 3, wezmę inny kolor. 2 razy 3 to będzie. 6. 1 razy 2 to będzie 2. 6 drugich to jest po prostu 3. Czyli widzimy, że ten skomplikowany piętrowy ułamek jest po prostu równy 3. No to zróbmy jeszcze jeden przykład, żeby to przećwiczyć. Weźmy sobie znowu taki ułamek piętrowy. Mamy tutaj kreskę ułamkową i w liczniku mam liczbę minus 16 przez 9, a w mianowniku mam liczbę 3 siódme no i znowu żeby ten zapis był jednoznaczny żeby wiadomo było które dzielenie, w jakiej kolejności te dzielenia tutaj mamy aż 3 dzielenia, trzy kreski łąkowe w jakiej kolejności je wykonywać to w zasadzie powinno się tutaj napisać nawiasy że najpierw wykonujemy to dzielenie potem wykonujemy to dzielenie i teraz dzielimy wynik tego pierwszego dzielenia przez wynik tego drugiego dzielenia i to jest ta główna kreska łąkowa tutaj no i można to napisać w takiej postaci żeby było bardziej elegancko. Minus 16 dziewiątych. A przy okazji no to może podkreślę, że można to zapisać też tak, że minus 16 przez 9 to jest to samo, co minus 16 dziewiątych zapisanych w ten sposób, że minus mamy przed ułamkiem. To jest to samo, co minus 16 podzielone przez 9. Czy tak, czy tak można to zapisać, to jest równoważne. I teraz dzielę to przez ten ułamek, który był w mianowniku, czyli przez 3 siódme. Minus 16,9 podzielić przez 3 3,7. To jest to samo. No i teraz korzystam z tego, że dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność i ten pierwszy ułamek przepisuję, a ten drugi zapiszę, że to jest razy 7 trzecich. Dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność. Razy 7 trzecich. No właśnie. No i teraz tutaj mam tak naprawdę tylko jedną kreskę łamkową. No bo muszę teraz znowu pomnożyć licznik przez licznik, mianownik przez mianownik i dostanę wynik. Mam minus przed wszystkim, tak jak tutaj był ten minus. Potem mam kreskę łamkową i w liczniku mnożę 16 razy 7. To ile to jest? 10 razy 7 to jest 70, 6 razy 7 to jest 42, 70 plus 42 to będzie 112. No a w mianowniku no to jest łatwo policzyć, bo to jest... 9 razy 3 to jest 27. Czyli po uproszczeniu ten piętrowy ułamek sprowadza się do takiego zwykłego ułamka minus 112,27. I te wyrażenia są sobie równe. No a to drugie jest oczywiście dużo prostsze od tego. No i widać, że żeby to uprościć, to trzeba wiedzieć, że Kreska łąkowa to jest dzielenie, a dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. I można zawsze takie piętrowe ułamki sprowadzić do mnożenia takich zwykłych ułamków, które z kolei łatwo jest wykonać.